Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Amadesh is going to be translating. Yes. Very nice. Okay, we can start. Omigyana Timirandasya Janagana Salakayam Chaksus Militam Jaina Asmayishi Girve Namaha Sri Chaitanya Manavistam Shapitam Jaina Bhutale Svayam Rupa Kada Maya Dadati Saparantikam Vandeham Sri Guru Sri Yatavara Kamalan Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatan Saganaraganatan Vitam Sas Sajivam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanastuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakal Patri Vascha Kripa Sindhu Vai Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. We're reading Nectar Devotion. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sarojaviko Radha Krishna Parara Vindavajana Nandena Mataliko Pande Rupa Sanatana Raghu Jago Si Jiva Gopalago. So my marker is the first stage is devotion. Yes. It says, suppose one does not develop Krishna consciousness in this human form of life. He will be thrown into the cycle of birth and death, involving 8,400,000 species of life, and his spiritual identity will remain lost. Is that where you are, Kamalesh? I have it. You have it? Okay. One does not know whether he's going to be a plant or a bird, a beast or a bird or something like that, because there are so many species of life. The recommendation of Rupa Goswami for reviving our original Krishna consciousness is that somehow or other, we should apply our minds to Krishna very seriously and thus also become fearless of death. After death, we do not know our destination because we are completely under the control of the laws of nature. Only Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is controller over the laws of nature. Therefore, if we take shelter of Krishna seriously, there will be no fear of being thrown back into the cycle of so many species of life. A sincere devotee will surely be transferred to the abode of Krishna as affirmed in the Bhagavad Gita. Czytamy nektar oddania. Przypuśćmy, że ktoś nie rozwija świadomości Kryszny w tej ludzkiej formie życia. Podobnie rzucony zostaje w cykl narodzin i śmierci w 8,400,000 różnych gatunkach życia i traci swoją tożsamość duchową. Nie wie on, czy stanie się zwierzęciem, rośliną czy ptakiem lub czymś w tym rodzaju, ponieważ jest tyle różnych gatunków życia. Sri Rupa Goswami radzi nam, że jeśli chcemy odzyskać naszą oryginalną świadomość Kryszny, powinniśmy bardzo poważnie zwrócić nasze umysły ku Krysznie, ponieważ w ten sposób również przestaniemy bać się śmierci. Po śmierci nie znamy naszego przeznaczenia, bowiem wtedy znajdujemy się całkowicie pod kontrolą praw natury. Prawo materialnej natury kontroluje jedynie Kryszna, najwyższa osoba Boga. Dlatego jeśli przyjmiemy schronienie w Krysznie, wówczas przestanie nas niepokoić obawa ponownego uwikłania się w cykl narodzin i śmierci w tak wielu gatunkach życia. Bhagavad Gita stwierdza, że szczery bhakta z pewnością zostanie przeniesiony do Królestwa Kryszny. In the Padma Purana also the same process is advised. There it is said that one should always remember Lord Vishnu. This is called dhyana or meditation. Always remembering Krishna, it is said that one
as to meditate within his mind fixed upon Vishnu. Padmapurana recommends that one always fix his mind in the form of Vishnu for meditation and not forget him at any moment. In this state of consciousness called samadhi or trance, we should always try to mold the activities of our lives in such a way that we will constantly remember Vishnu or Krishna. That is Krishna consciousness. Whether one concentrates his minds on the four-handed form of Vishnu or on the form of two-handed Krishna, it is the same. The Padmapurana recommends how somehow or other always think of Vishnu with the vow to getting him at any circumstance. Actually, this is the most basic of all regular principles. For one, there is an order from a superior about doing something. There is simultaneously a prohibition. When the order is that one should always remember Krishna, the prohibition is that one should never forget him. Within this simple order and prohibition, all regular principles are found complete. Padma Purana poleca ten sam proces. Powiedziane jest tam, że zawsze powinno się pamiętać o Panu Vishnu. To ciągłe pamiętanie o Krishna nazywa się dhyana medytacją. Powiedziane jest, że powinno się medytować z umysłem skoncentrowanym na Vishnu. Padma Purana poleca, że powinno się zawsze skupiać umysł na formie Vishnu i nie zapominać o nim nawet przez chwilę. Taki stan świadomości nazywa się samadhi, czyli transem. Zawsze powinniśmy kształtować działanie naszego życia w taki sposób, aby bez przerwy pamiętać o Vishnu, czyli Krishnie. Na tym polega świadomość Krishny. Bez względu na to, czy koncentrujemy umysł na czteroramiennej formie Vishnu, czy też dwuramiennej formie Krishny, efekt jest ten sam. Padma Purana radzi nam, abyśmy w taki czy inny sposób zawsze myśleli o Vishnu i nie zapomnieli o nim w żadnych okolicznościach. Jest to najbardziej podstawowa zasada spośród wszystkich zasad regulujących. Kiedy otrzymujemy polecenie robienia czegoś, jednocześnie w tym poleceniu zawarty jest zakaz. Kiedy polecenie brzmi, że zawsze powinniśmy pamiętać o Krishnie, w poleceniu tym zawarty jest zakaz, że nigdy nie powinniśmy o nim zapomnieć. W tym prostym poleceniu i zakazie w pełni zawierają się wszystkie zasady regulujące służby oddania. This regulated principle is applicable to all varnas and ashrams, the castes and occupations of life. There are four varnas, namely Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. There are also four standard ashrams, namely Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. The regular principles are not only for Brahmacharis to follow, but are applicable for all. It doesn't matter whether one is a beginner, a Brahmachari, or as one is very advanced, a Sannyasi. The principle of remembering the Supreme Personality of Godhead constantly and not forgetting him at any moment is meant to be followed by everyone without fail. Ta zasada regulująca stosuje się do wszystkich warn i ashramów, czyli kast społecznych i okresów życia. Są cztery warny, mianowicie brahmini, kapłani i intelektualiści, kszatriowie, wojownicy i mężowie stanu, warsiowie, ludzie interesu i farmerzy i śudrowie, robotnicy i służący. Są także cztery ashramy, brahmacharya, życie studenckie, grihastha, życie rodzinne, vanaprastha, życie pustelnicze i sannyasa, życie w wyrzeczeniu. Zasady regulujące dotyczą nie tylko brahmacharinów, studentów żyjących w celibacie, dotyczą one wszystkich. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest początkującym brahmacharinem, czy bardzo zaawansowanym sannyasinem. Zasada bezustannego pamiętania najwyższej osoby Boga musi być przestrzegana niezawodnie przez każdego bez wyjątku. So there, it's mentioned that the purpose of Varna and Ashram is Samsari Haritoshanam. Haritoshanam means to please the Lord. So from any position we can please the Lord. We're doing our duty. Arjuna was a Kshatriya. He had to fight. He pleased the Lord. Whatever, we're doing some business for, to maintain our family or whatever. We can do that. But the point is that Krishna should be pleased. That we're honestly doing our duty according to our opisane, position. To jest opisane, że celem Varna i Ashramu, Samsiti Haritoshana, jest zadowolenie najwyższego Pana Krishna, Vishnu. I bez względu na to, czy ktoś jest brahmacharinem, czy jest w jakiejś innej, czy jest kshatriją, czy sannyasinem, to głównym celem jego powinno być zadowolenie najwyższego Pana, celem jego obowiązków. If this injunction is followed, then all other rules and regulations will automatically fall into line. All other rules and regulations should be treated as assistants or servants to this one basic principle.
The injunction of rules and regulations and the resultant reactions are mentioned in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 5th chapter, 1st and 2nd verse. Kamasa Muni, one of the 9 sages who came to instruct King Nimi, addressed the king and said, "The 4 social orders, namely Brahman and Kshatriya, Vaishya and Sudra, have come out of the different parts of the universal form of the Lord as follows. The Brahmins have come out from the head, the Kshatriyas have come out from the arms, the Vaishyas have come out from the waist, and the Sudras have come out from the legs. Similarly, the Sannyasis have come from the head, the Varnaprastha from the arms, the Kshatriya from the waist, and the Brahmins from the legs." Jeśli przestrzega się tego zalecenia, wówczas wszystkie inne zasady i przepisy zawarte są w tym zaleceniu i przestrzegane są automatycznie. Wszystkie inne zasady powinny być traktowane jako pomocnicze czy służące tej głównej zasadzie. Zalecane zasady regulujące i wynikające z nich skutki wymienione są w 2 i 3 wersecie 5 rozdziału 11 kanto Śrimad Bhagavatam. Kamasa Muni, jeden z 9 mędrców, którzy przyszli pouczać króla Nimi, zwrócił się do króla w następujący sposób. 4 grupy społeczne, Bramini, Kshatriowie, Wasiowie i Śudrowie, pochodzą z różnych części kosmicznej formy Najwyższego Pana. Bramini pochodzą z głowy, Kshatriowie pochodzą z ramion, Wasiowie z talii, a Śudrowie z nóg. Podobnie Sannyasini pochodzą z głowy, Vanaprastowie z ramion, Grihastowie z pasa, a Brahmacharini z nóg. These different orders of society and grades of spiritual advancement are conceived in terms of qualification. It is confirmed in the Bhagavad Gita that the 4 social orders and the 4 spiritual orders are created by the Lord Himself in terms of different individual qualities. As the different parts of the body have different types of activities, so the social orders and spiritual orders also have different types of activities in terms of qualification and position. The target of these activities, however, is always the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in the Bhagavad Gita, quote, "He is the Supreme Enjoyer. So whether one is Brahman or Sudra, he has to satisfy the Supreme Lord by his activities." This is also confirmed in the Srimad Bhagavatam by a verse which reads, "Everyone must be engaged in his particular duty, but the perfection of such work should be tested by how far the Lord is satisfied with such activities. The injunction herein is that one has to act according to his position, and by such activities, one must either satisfy the Supreme Personality of Godhead, or else fall down from his position." Te różne grupy społeczne i okresy życia duchowego ustanawiane są w oparciu o kwalifikacje. Bhagavad Gita stwierdza, że 4 grupy społeczne stworzone są przez samego Pana na podstawie różnych cech indywidualnych. Tak jak różne części ciała wykonują różne czynności, tak różne grupy społeczne i etapy życia duchowego także mają przeznaczone różnego rodzaju czynności odpowiednio do kwalifikacji i pozycji ludzi objętych systemem Varnashrama. Jednakże celem tych wszystkich działań jest zawsze najwyższa sława Boga. Bhagavad Gita stwierdza, że On jest najwyższym podmiotem radości. Tak więc bez względu na to, czy jest się braminem, czy śródną, trzeba zadowolić Najwyższego Pana swoimi czynami. Potwierdza to także Śrimad Bhagavatam. Każdy musi wypełnić swój określony obowiązek, lecz doskonałość takiej pracy zależy od stopnia, w jakim zadowolony jest z niej Pan. Zalecenie to mówi, że powinno się działać zgodnie ze swoją pozycją i poprzez takie działanie trzeba usatysfakcjonować najwyższą osobę. W przeciwnym razie upada się ze swojej pozycji. For example, a Brahmin who is born out of the head of the Lord has as his business to preach the transcendental Vedic sounds or Sabda Brahman. Because the Brahmin is the head, he has to preach the transcendental sound and he also has to eat on behalf of the Supreme Lord. According to Vedic injunction, when a Brahmin eats, it is to be understood that the personality of Godhead is eating through him. It is not, however, that the Brahmin should simply eat on behalf of the Lord and not preach the message of the Bhagavad Gita to the world. Actually, one has to preach the message of the Gita. One who preaches the message of the Gita is very dear to the Lord, as confirmed in the Gita itself. Such a preacher is factually a Brahmin, and thus by feeding him, one feeds the Supreme Lord directly. Na przykład obowiązkiem Brahmina, który zrodzony jest z głowy Pana, jest głoszenie transcendentalnej wiedzy wedyjskiej, określanej jako Shabda Brahma. Ponieważ Brahmin jest głową, powinien on nauczać transcendentalnej wiedzy i powinien on także jeść w imieniu Najwyższego Pana.
Zalecenia wedyjskie mówią, że jeśli Brahmin spożywa posiłek, to należy rozumieć, że za jego pośrednictwem jest najwyższa osoba Boga. Nie jest to tak jednakże, że Brahmin je w imieniu Pana, lecz nie głosi światu przesłania Bhagavad Gity. Ten, kto propaguje nauki Gity, jest bardzo drogi Krysznie. Jest to powiedziane w samej Gicie. Taki nauczyciel jest faktycznie Brahminem i dlatego ofiarowując mu pożywienie, żywi się bezpośrednio najwyższego Pana. Well, this is an important point that Prabhupada used to stress, because we would meet so many so-called Brahmins, but Prabhupada wouldn't accept just because they took birth as a Brahmin that they were Brahmins, because the Gita clearly says, guna karma, we have to work as a Brahmin in order to be considered a Brahmin. So if somebody came, oh yes, I'm a Brahmin, but he's working in the bank, as a teller or a manager, then probably wouldn't accept, no. These boys are more brahminical than you because they're preaching the message of Bhagavad Gita. This is the real qualification. To jest bardzo ważny punkt, który Prabhupada bardzo często podkreślał, że nie wystarczy się narodzić brahminem, żeby być uważany za brahmina. Tak, ponieważ ktoś może nie mieć kwalifikacji, być jakimś księgowym w banku, wykonywać takie materialne, zwykłe czynności. I dlatego on nie może być uważany automatycznie za brahmina, tylko dlatego, że się tak urodził. I Prabhupada też mówi, że ci młodzy chłopcy i dziewczęta, którzy właśnie są moimi uczniami, oni mają większe kwalifikacje niż tacy urodzeni brahmini, niż kastowi brahmini. Similarly, the kshatriya has to protect people from the onslaughts of maya. That is his duty. For example, as soon as Maharaj Pariksit saw that a black man was attempting to kill a cow, he immediately took his sword and wanted to kill the black man, whose name was Kali. This is the kshatriya's duty. Violence is required in order to give protection. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna directly gives his order to Arjuna to commit violence on the battlefield of Kurukshetra, just to give protection to the people in general. W podobny sposób kshatriya powinien uchronić ludzi przed atakami Mai. Taki jest jego obowiązek. Na przykład, kiedy Maharaja Pariksit zauważył, że czarny człowiek o imieniu Kali usiłuje zabić krowę, natychmiast chwycił za miecz, chcąc go zabić. Na tym polega obowiązek kshatri. Użycie przemocy jest konieczne dla ochrony. W Bhagavad Gita Pan Krishna bezpośrednio rozkazał Arjunie, aby użył przemocy na polu bitewnym Kurukshetra, po to, aby ochronić ogół ludzkości. So this is the duty of the kshatriya. We can't claim that we want to be pacifists. That was Mahatma Gandhi's mistake. It may be a good technique for getting the British out of India. He said non-violent, non-cooperation. But we can't make it a principle. There has to be a class of men who are ready to use violence to protect. To jest taki obowiązek kshatriów, że nie możemy jedynie propagować tego, że nie możemy, kshatriowie powinni używać przemocy. Mahatma Gandhi on propagował nieużywanie przemocy, ale to nie powinno być zasadą. To mogło być przydatne, żeby usunąć Brytyjczyków z Indii, ale ogólnie my nie podążamy za tym. Just like practically, if the police are not there and ready to use violence, then the mafia or the gangsters, they'll flourish in such an atmosphere. Tak jak w praktyce możemy zobaczyć, jeżeli nie ma policji gotowej użyć przemocy, to różne mafie, różni gangsterzy, oni będą się rozwijać i stwarzać wiele problemów. Just like when King Venu was killed, then the dacoits and thieves and everything increased, because there was nobody to curb them. Tak jak król Venu został usunięty, wtedy ci różni przestępcy zaczęli się rozwijać, ponieważ nie było nikogo, kto by ich powstrzymał. So from the Brahmins then came to the dead body of King Venu, and they churned from his body, from his thigh, the king came, Prithu was born like that. I wtedy Brahmini pojawili się przy martwym ciele Venu i z jego ciała oni stworzyli
że powstał tam król Pritu. So not that everyone should be take violence in their hand, but there should be a class of men who are trained up and know the principles of religion. They can be given the weapons. To nie tak, że każdy powinien zajmować się przemocą, ale powinna być taka klasa ludzi gotowych do tego, żeby tej pomocy użyć w określonych warunkach. But we see Kali Yuga is advancing. So now the mob, the sudras, they're thinking that they should take the weapons in their own hand. They go on the street, like here in America now, there are more and more riots where violence is perpetrated. Tak widzimy, wraz z postępem Kali Yugi, różni sudrowie, takie grupy robią różne manifestacje, protestują na ulicy i chcą w swoje ręce mieć swoje, chcą mieć władzę w swoich własnych rękach. Therefore, before one becomes a police officer, he has to be trained, he has to go to school, he has to learn when to apply violence or when not to. I dlatego, dopóki ktoś nie stanie się oficerem policji, powinien być przeszkolony wtedy, kiedy należy używać przemocy albo nie. The vices are meant for producing agricultural products, trading them and distributing them. And the working class or sudra are those who haven't the intelligence of the Brahmin or the Kshatriyas or the vices, and therefore they are meant to help these higher classes of bodily, by bodily labor. In this way, there is full cooperation and spiritual advancement amongst all the different orders of society. Zadaniem Wajsiów jest wytwarzanie produktów rolniczych, handlowanie nimi i ich dystrybucja. Śródrowie, czyli klasa robotników, to ci, którzy nie posiadają inteligencji braminów, kszatriów i Wajsiów, i którzy dlatego pomagają tym wyższym klasom poprzez pracę fizyczną. W ten oto sposób ma miejsce pełna kooperacja i duchowy postęp różnych grup społecznych. So this is very practical. It's a social body. It has different divisions and they should cooperate together. Just like the our human body, it has different divisions, but they all cooperate together. To jest bardzo ważny punkt, że to ciało społeczne, ona ma różne grupy społeczne, które powinny ze sobą razem współpracować. Tak samo to ciało ma różne organy, różne, które i one pełnią różną funkcję, żeby razem ze sobą współpracować także. But the cooperation has to be there to please the Lord. I ta kooperacja powinna mieć miejsce w celu zadowolenia Pana. But in the Kali Yuga, the leaders don't know what's pleasing to the Lord and what's not pleasing to the Lord. W Kali Yudze ludzie nie wiedzą, co zadowala Pana, a co go nie zadowala. Just like they don't know that abortion is a sin. Tak jak nie wiedzą, że grzechem jest aborcja. Because the sudra, the majority of people, they want to have abortion on demand, and therefore the whole society gradually becomes degraded. Tak jak widzimy, że śródrowie oni chcą mieć aborcję na zawołanie i w ten sposób widzimy, że całe społeczeństwo się degraduje. Similarly, the killing of innocent cows is very common, but there's no leader will stop that. Tak samo zabijanie niewinnych krów także jest bardzo powszechne, ale nie ma żadnego lidera, który by to powstrzymał. And when there is no competition or cooperation, I mean, when there is no such cooperation, the members of society will fall down. That is the present position of the Kali Yuga, this age of quarrel. Nobody is doing his duty and everyone is simply puffed up by calling himself a Brahmin or Kshatriya. But actually, such people are without status. They are out of touch with the Supreme Personality of Godhead because they have no Krishna consciousness. Therefore, the Krishna conscious movement is intended to set the whole human society in proper condition so that everyone will be happy and take profit from developing Krishna consciousness. Kiedy brakuje takiej współpracy, to członkowie społeczeństwa upadają. Tak się właśnie stało z obecnym społeczeństwem tego wieku kłótni Kali Yugi. Ich nie wykonuje swoich obowiązków, lecz każdy z dwóch nazywa siebie braminem, intelektualistą albo kszatrią, żołnierzem czy mężem stanu. Mimo iż w rzeczywistości ludzie ci nie posiadają takiego statusu. Nie są oni w kontakcie z najwyższą osobą Boga, ponieważ nie są oni świadomi Kryszny. Świadomość Kryszny może jednak doprowadzić społeczeństwo do normalnego stanu.
tak aby każdy był szczęśliwy i czerpał korzyści z rozwijania świadomości Boga. Well, the whole point is that without Krishna consciousness, people can't be happy. Punkt jest taki, że bez świadomości Kryszny ludzie nie mogą być szczęśliwi. Therefore, the acharyas, the saintly people, they're not happy to see that the human race is suffering so much. Dlatego acharyowie, święte osoby, nie są szczęśliwe, widząc, jak społeczeństwo ludzkie cierpi. Therefore, they take trouble to preach this message of Bhagavad Gita. Dlatego podejmują się trudu, by nauczać przekazu Bhagavad Gita. Like Srila Prabhupada did. Tak jak to zrobił Srila Prabhupada. On his own account, he didn't require to come to the West. On sam od siebie nie potrzebował, żeby udać się na zachód. He was fully Krishna conscious, living in Vrindavan, but he was unhappy to see that others are suffering. On był w pełni świadomy Kryszny, żyjąc we Vrindavan, ale był nieszczęśliwy, widząc, że inni cierpią. Lord Sri Krishna instructed Uddhava that by following the injunctions of the social and spiritual orders of human society, one can satisfy the Supreme Personality of Godhead. And as a result of such satisfaction, this whole society will get all the necessities of life amply and without difficulty. This is because, after all, the Supreme Personality of Godhead maintains all other living entities. If the whole society performs its respective duties and remains in Krishna consciousness, there's no doubt that all of its members will live very peacefully and happily. Without wanting the necessities of life, the whole world will be turned into Vaikuntha, a spiritual abode, even without being transferred to the kingdom of God. By following the injunctions of the Srimad Bhagavatam and prosecuting the duties of Krishna consciousness, all human society will be happy in all respects. Pan Śri Krishna pouczył Udawę, że przestrzegając zasad społecznego i duchowego podziału społeczeństwa na różne grupy, można usatysfakcjonować najwyższą osobę Boga, na skutek czego całe społeczeństwo otrzymuje wszystkie rzeczy konieczne do wygodnego i pomyślnego życia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ najwyższa osoba Boga utrzymuje wszystkie żywe istoty. Jeśli całe społeczeństwo będzie wykonywać przynależne mu obowiązki i będzie pozostawać w świadomości Kryszny, wówczas wszyscy jego członkowie bez wątpienia będą żyli spokojnie i szczęśliwie, nie cierpiąc żadnych braków, jeśli chodzi o zaspokojenie podstawowych potrzeb życia. Cały świat przemieniony zostanie w Vaikuntha, Królestwo Duchowe. Poprzez przestrzeganie zaleceń Śrimad Bhagavatam i wykonywanie obowiązków świadomości Kryszny, całe społeczeństwo będzie szczęśliwe pod każdym względem, nawet nie będąc przeniesionym do Królestwa Bożego. So that whole issue then is how to satisfy the Lord and how do we know that the Lord is satisfied? Więc cała kwestia polega na tym, jak zadowolić Pana i jak będziemy wiedzieć, że Pan jest zadowolony. Therefore we have Guru, Sadhu and Shastra to guide us to the point that we can be confident that Krishna is pleased. I dlatego mamy Guru, Sadhu i Shastra, którzy prowadzą nas do tego punktu, by być przekonanym o tym, że Krishna jest zadowolony. And if Krishna is pleased, then we'll feel happy within. I gdy Krishna jest zadowolony, będziemy czuli szczęście od wewnątrz. And it's not very difficult to please Krishna. I to nie jest bardzo trudne, by zadowolić Krishna. Prabhupada and Lord Chaitanya have made it very easy in the Kali Yuga. If we just sincerely, from the core of our heart, chant the holy name of the Lord, then we know that Krishna will be pleased. Prabhupada i Pan Chaitanya uczynili to bardzo prostym w Kali Yudze, że jeżeli będziemy szczerze od serca intonować święte imię, to wtedy na pewno Pan będzie zadowolony. Then in the Bhagavad Gita, Krishna explains, Tesham sarata yuktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yenamam upiyanti te. It means, this is chapter 10, text 10, that if we please, sincerely please the Lord, he'll give us the intelligence how we can come to him. I w tekście 10, rozdziału 10 Bhagavad Gita, Pan Krishna mówi, że tym, którzy zawsze są mi oddani i z miłością mi służą, ja daję inteligencję, która do mnie ich prowadzi.
So Krishna is pleased if we sincerely try to please him, even we may not be so expert, but if we're sincere about in our effort to please the Lord, then he'll be satisfied. I Krishna jest zadowolony, nawet wystarczy do tego, że chcemy tak naprawdę szczerze go zadowolić i sam ten wysiłek sprawi, że będziemy w stanie dać to zadowolenie Krishnie. So nobody can stop us from sincerely trying to please Krishna, and then Krishna will be happy. Nikt nie może powstrzymać nas, by starać się szczerze zadowolić Krishnę i to też uczyni nas samych szczęśliwymi. But if we try to trick Krishna or cheat Krishna, then he can easily see what our mentality is and he won't be satisfied with us. Ale jeżeli będziemy starać się w jakiś sposób oszukać Krishnę, to on łatwo zobaczy, jaka jest nasza mentalność i nie będzie z tego zadowolony. So this qualification of trying to sincerely please the Lord is really the only qualification we need. I ta kwalifikacja, by się starać po prostu szczerze zadowolić Pana, jest jedyną kwalifikacją, jaką tak naprawdę potrzebujemy. There is a similar statement by Sri Krishna himself to Uddhava in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 5th chapter, 2nd verse. The Lord says, "My dear Uddhava, all persons are engaged in activities, whether they those indicated in the revealed scripture or ordinary worldly activities. If by the result of either of such activities, they worship me in Krishna consciousness, then automatically they become very happy within this world as well as in the next. Of this there is no doubt. We can conclude from this statement by Krishna that activities in Krishna consciousness will give everyone all perfection in their desires." Podobne świadczenie Śri Krishny wypowiedziane do Uddhavy znajdujemy w 11 kanto Śrimad Bhagavatam, w 49 wersecie 27 rozdziału. Pan mówi w nim: "Mój drogi Uddhavo, wszyscy zajęci są działaniem, czy to działanie polecone przez Pisma objawione, czy to zwykłym działaniem mającym na celu sprawy doczesne i ziemskie rozkosze. Jeśli na skutek któregoś spośród tych dwóch rodzajów działań czczą mnie świadomości Kryszny, wówczas automatycznie zyskują szczęście w tym świecie, jak i w następnym, co do tego nie ma wątpliwości. Na podstawie z tego stwierdzenia możemy dojść do wniosku, że działanie w świadomości Kryszny przyniesie perfekcję każdemu we wszystkich pragnieniach." Someone may be in anxiety. Oh, I have no qualifications. How can I please Krishna? First, let me get a PhD. Then I can please Krishna. So no, we don't need to change our position. Ktoś może czuć niepokój, że ja nie mam kwalifikacji. Jak mogę zadowolić Krishna? Najpierw nie zdobędę jakiś doktorat i wtedy może będę w stanie zadowolić Krishna. Ale nie, możemy zadowolić Krishna na każdym etapie. From any position, we can use whatever we have in Krishna's service, and then Krishna will be pleased. Z każdej pozycji możemy użyć cokolwiek mamy w służbie dla Krishny i to zadowoli Krishna. So everyone has some opulence, some money, some ability to talk, some intelligence. So we use all of that in Krishna's service, and Krishna will be happy. Każdy posiada jakieś bogactwa, pieniądze, posiadłości, inteligencję. Można to wszystko użyć dla Kryszny i to także uczyni nas szczęśliwym. If Krishna is satisfied with us, then we're successful. I gdy Krishna jest z nas zadowolony, wtedy my odnosimy sukces. We don't have to change our position. Nie musimy zmieniać naszej własnej pozycji. Just use everything to please Krishna. Po prostu możemy użyć wszystkiego dla zadowolenia Kryszny. Thus the Krishna conscious movement is so nice that there is no need of even designating oneself as a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. Let everyone be engaged in whatever occupation he now has. Simply let him worship Lord Krishna by the result of his activities in Krishna consciousness. Świadomość Kryszny jest tak piękna, że nie istnieje potrzeba określania się Brahminem, Kshatriyą, Vaishyą, Śudrą, Brahmacharinem, Grihastą, Vanaprastą czy Sannyasinem. Niech każdy wykonuje to zajęcie, które ma teraz, po prostu niech każdy czci Pana Kryszny efektami swojego działania świadomości Kryszny. Simply let him worship Lord Krishna by the result of his activities in Krishna consciousness. That will adjust the whole situation and everyone will be happy and peaceful within the world.
In the Narada Pancharatra, the regulated principles of devotional service are described as follows. Any activity sanctioned by the revealed scriptures and aiming at the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead are accepted by saintly teachers as regulated principles of devotional service. If someone regularly executes such service unto the Supreme Personality of Godhead under the direction of a bona fide spiritual master, then gradually he rises to the platform of serving in pure love of God. I to poprawi całą sytuację i każdy będzie szczęśliwy i spokojny. Narada Pancharatra w następujący sposób opisuje zasady służby oddania. Wszelkie działania usankcjonowane przez pisma objawione i mające na celu usatysfakcjonowanie najwyższej osoby Boga uznane są przez świętych nauczycieli za zasady regulujące służbę oddania. Jeśli ktoś regularnie wykonuje taką służbę dla najwyższej osoby Boga pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego, wtedy stopniowo wznosi się na platformę służby w czystej miłości do Boga. Therefore we see that this movement can engage the whole world if they simply agree. I możemy zobaczyć, że ten ruch może zaangażować całą ludzkość, jeżeli po prostu się na to zgodzą. But due to false ego and the desire for sense gratification, people don't agree to cooperate with Krishna. Ale z powodu fałszywego ego i pragnienia zadowolenia zmysłów, ludzie nie zgadzają się, by działać dla zadowolenia Kryszny. Or Krishna's representative, the spiritual master. Czy działać pod kierunkiem reprezentanta Kryszny. But actually, once we learn the technique of pleasing the spiritual master, then it becomes very quickly joyfully performed. Ale gdy tylko nauczymy się tej techniki zadowolenia mistrza duchowego, to szybko stanie się to wykonywane w bardzo radosny sposób. This is mentioned in chapter 9, text 2 of Bhagavad Gita. To jest opisane w drugim rozdziale, w 9 rozdziale, drugim wersecie Bhagavad Gita. That real religion, the perfection of religion, is to satisfy the Lord. And when we satisfy the Lord, then we'll also feel joyful. I ten werset mówi, wiedza ta jest królową edukacji, sekretem sekretów, wiedzą na czystą i doskonałością religii. Why we feel joyful? Because Krishna will reveal himself to us. And we'll directly experience, by direct perception, we'll experience that we're not this body, we're the soul, and the soul is eternal, full of knowledge and bliss. I dlaczego ona jest spełniana w radosny sposób? Ponieważ my realizujemy, że jesteśmy cząstką Kryszny, duszą i poprzez zadowolenie Go my także realizujemy naszą oryginalną pozycję. So all of you, I'm sure, have had some experience like this. Krishna reciprocates with you, and therefore you're going on year after year with this process of Krishna consciousness. I każdy z was może mieć takie doświadczenie, że Krishna w jakiś sposób wam się odzajemnia i rok po roku w ten sposób kontynuujecie świadomość Krishny. So we congratulate you for taking this process seriously. I możemy wam pogratulować, że podjęliście ten proces poważnie. Of course, this is Maya's kingdom, so they will be tested in so many ways to see if our faith is strong. Oczywiście to jest królestwo Maji i będziemy na tak wiele sposobów testowani, by sprawdzić, czy nasza wiara jest silna. So she has a thankless task of keeping those who are envious of Krishna from entering into Krishna's abode. Maja ma to niewdzięczne zadanie, by trzymać osoby zawisne od Kryszny, by weszły do Królestwa Boga. So we have to give up this envy, and that envy and lust can be changed into love. Musimy porzucić tą zawiść i także to pożądanie może zostać zamienione w miłość do Boga. So we have to follow the instruction of the spiritual master. Musimy podążać za instrukcjami mistrza duchowego. So we're all very fortunate because we have the empowered spiritual master, Acharya Srila Prabhupada. I możemy być bardzo szczęśliwymi osobami, ponieważ mamy taką upełnomocnioną osobę mistrza duchowego, Acharya Srila Prabhupada. And he's given his books here
to be the law books for the next 10,000 years. I dam nam tutaj te książki, które będą książkami prawniczymi przez następne 10 tysięcy lat. So we should read Srila Prabhupada's books regularly, follow the instructions. If there's any questions or doubts, then we can approach our gurus or temple presidents or GBC and sannyasis and try to ask them to help us remove these doubts. I powinniśmy czytać te książki regularnie, podążać tymi instrukcjami w nich zawartych. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości czy pytania, możemy zwrócić się do naszego guru, do GBC, do autorytetów regionalnych, by usunąć te wątpliwości. And over and above that, we have to be a little humble, and then everything will, our future becomes very bright. I ponad tym wszystkim powinniśmy zachować jakąś pokorę i wtedy nasza przyszłość będzie bardzo oświetlana. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Dear Guru Maharaj, Hare Krishna, I have a question. Sometimes I see in my mind I get a desire to please Krishna, but then this thought very fast goes away. How to keep it doing? Because even when chanting maybe a few rounds, you do really with a desire, but then it goes with thinking about other things. Does it work? Does it still please Krishna? Pytanie jest, że czasami mam pragnienie zadowolić Krishna, ale to bardzo szybko ucieka. Jak to zatrzymać? Czasami intonujemy i to też właśnie może przez jakiś czas być z nami, ale w jaki sposób możemy to zatrzymać? So we may be thinking about other things, but they should also be related to our service to Krishna. Możemy także myśleć o innych rzeczach, ale one powinny być w związku z zadowoleniem Krishna. We may be thinking, you know, how to present, how to preach Krishna consciousness or something, so that's okay. Możemy myśleć, jak starać się nauczać świadomości Kryszny i to jest w porządku. But if we're thinking how to perform sinful activity or sense gratification, then no, that's not proper. Ale jeżeli myślimy, w jaki sposób będziemy wykonywać jakieś grzeszne czynności, to już nie jest właściwe. In other words, we don't give up our practical work. We may be thinking, oh, I have to wash my clothes. But that anything like that, it shouldn't disturb us. We can go on chanting, even these thoughts may come. I nie powinniśmy porzucać naszej praktycznej pracy, tak jak na przykład musimy wyprać nasze ubrania i to nie powinno nas niepokoić. Te myśli mogą przyjść oczywiście. That's okay. Thank you. Huh? It's okay. Thank you. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you. But does it satisfy you? No. I didn't think so. So we have to go deeply into the chanting also. From the other side, we have to chant with full attention. I tell the story how I was in front of Prabhupada, but he corrected me that I should listen very attentively to my chanting. Musimy przede wszystkim się zagłębić w nasze intonowanie, intonować z uwagą. I gdy byłem raz przed Śla Prabhupadem, to mi zwracał uwagę, że powinienem intonować uważnie. If we are chanting and then we start to fall asleep, we should. What I do, oftentimes, I stand up and then I jump up and down just to wake myself up. Czasami, gdy intonujemy, możemy przysypiać, tak jak mi się to często zdarza, ale wtedy ja wstaję i nawet skaczę, wykonuję jakieś ruchy, żeby po prostu się rozbudzić. Of course, we have to get enough sleep, but Bhagavad Gita says, don't sleep too much, don't sleep too little, don't eat too much, don't eat too little. Oczywiście musimy mieć wystarczającą ilość snu. Jak Bhagavad Gita mówi, nie śpi za dużo ani za mało, ani nie jedz za dużo ani za mało. Otherwise, we should understand it's a gradual process, but still we should be always trying to improve our quality of our chanting.
powinniśmy zrozumieć, że to jest stopniowy proces, ale zawsze powinniśmy starać się poprawić jakość naszego intonowania. That's why it's recommended to chant in the morning before we have to think about other things. Dlatego jest polecane, by intonować z rana, zanim zaczniemy myśleć o innych rzeczach. Bhaktivinoda Thakur, we celebrated his appearance yesterday. Is it today for you or yesterday? For us, it was. Bhaktivinoda's appearance is when? We got it Saturday, I think. Huh? We got it Saturday. Saturday, oh, I see. Yeah. We did it Sunday. So anyway, he said, Bhaktivinoda advises that we can do like 4 rounds at a time. There's a name for it, koti or something. So we should make a determination. Okay, I'm going to chant these 4 rounds very carefully. Tak jak Bhaktivinoda Thakur mówił, którego było pojawienie się 2 dni temu, że powinniśmy za jednym razem starać się uważnie intonować co najmniej 4 rundy. Then we may can do something else for a few minutes, see if any letters came into our email account or something. And then again we go back and then we have to be very careful to chant another 4 good rounds. I po tych 4 rundach możemy na chwilę przestać, zobaczyć, czy są jakieś ważne wiadomości, dla nas przyszły jakieś e-mail, czy mamy coś do zrobienia. I potem znowu powinniśmy uważnie następne 4 rundy intonować. In this way we can finish our 16 rounds with good consciousness. I w ten sposób powinniśmy skończyć nasze 16 rund w dobrej świadomości. Without becoming too bored. Bez stawania się zbyt znudzonym. Okay, anybody have any other questions? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? I was telling this story how Prabhupada corrected me. He said, you have to listen very carefully because this chanting is the whole essence of our philosophy. Mówiłem tą historię, gdy Prabhupada mnie poprawiał, mówiąc, że powinieneś intonować bardzo uważnie, ponieważ to intonowanie jest esencją naszej filozofii. But he also told us that the kirtan is the strongest angam. Ale także nam mówił, że kirtan jest najsilniejszym angam. So it may be difficult for you, you're living separate from the devotees, but kirtan will give us quickly a higher taste. I to może być dla ciebie trudne, gdy żyjesz odseparowany od wielbicieli, ale kirtan daje nam najwyższy smak. Therefore we should try to have kirtan at least twice a day. I powinniśmy starać się mieć kirtan z nami 2 razy dziennie. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Okay, I'm thinking how I can come back to Europe, but I don't know. This virus thing is still going on very strongly and there in Europe also, it hasn't really finished. Maharaj myśli, jak wrócić do Europy, bo teraz ten ciągle wirus się nie kończy i nie wiadomo właśnie, kiedy to będzie możliwe. So everyone keep well. We heard that one of our leaders, Gopal Krishna Maharaj from India, he's now also has this virus. Ostatnio też słyszeliśmy, że jeden z naszych liderów, Gopal Krishna Maharaja, także zachorował na ten wirus. So we can pray that he doesn't become too sick or leave his body. Możemy się modlić o to, żeby zbyt nie zachorował, czy nie opuścił ciała. And you can pray that I don't get this virus. I też modlmy się, by Maharaj nie dostał tego wirusa. Okay, thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Hare Krishna Maharaj. Jai. 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 Hare Krishna.